Bundestag usuwa relikty nazistowskich ustaw o antysemickim podłożu. Niemiecki parlament zmienił tekst ustawy z 1938 rok, która do dziś mówiła o Rzeszy Niemieckiej i ministrze spraw wewnętrznych Rzeszy. Ustawa nakazywała też żyjącym w Niemczech Żydom używania dodatkowego imienia Sara lub Izrael. Bundestag usunął językowe relikty nazistowskiego reżimu z niemieckiego prawa do zmiany nazwisk. Parlament jednogłośnie zmienił tekst ustawy z 1938 rok, która mimo licznych zmian wciąż mówiła o Rzeszy Niemieckiej i ministrze spraw wewnętrznych Rzeszy. Nowe rozporządzenie, które zostało obecnie przyjęte, pochodzi z inicjatywy komisarza rządu federalnego do spraw antysemityzmu, Feliksa Kleina. Ustawa o zmianie nazwisk i imion została podpisana w 1938 rok. Przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Rzeszy, nazistowskiego polityka Wilhelma Fritzka skazanego na śmierć w procesie norymberskim. Od 1 stycznia 1939 rok. Rozporządzenie wykonawcze przewidywało, że niemieccy Żydzi muszą używać imion typowo żydowskich. Mężczyźni musieli odtąd używać drugiego imienia Izrael, a kobiety Sara, chyba że ich imię znajdowało się na ministerialnej liście żydowskich imion. Ustawy z czasów Hitlera. To prawo jest najbardziej rażące, mówił Klein w styczniu tygodnikowi Spiegel. Miało bardzo wyraźne podłoże antysemickie i decydującą rolę w pozbawianiu praw i wykluczaniu Żydów. Według niego istnieje jeszcze 28 innych ustaw z czasów nazistowskiego reżimu, które z podobnych powodów należałoby zmienić. Byłby to znak emancypacji i wyzwolenia od nazistowskiej niesprawiedliwości, mówił w styczniu Klein.